16 czerwca 1815 roku na mocy decyzji Kongresu Wiedeńskiego utworzone zostało Królestwo Polskie. Było to formalnie niepodległe państwo obejmujące większość ziem dawnego Księstwa Warszawskiego, posiadające własne wojsko, sejm, system prawny, system oświatowy, walutę i skarb, połączone jednak z Rosją unią personalną. Car Rosji był jednocześnie królem polskim. Aleksander I Romanow, który wtedy rządził w Rosji, nadał królestwu bardzo liberalną konstytucję i zobowiązał się, że z czasem przyłączy do niego ziemię Rzeczpospolitej zagarnięte przez Rosję w drugim i w pierwszym rozbiorze. Wielu Polaków powitało utworzenie Królestwa Polskiego z dużymi nadziejami. Te nadzieje jednak stopniowo gasły, w miarę jak okazywało się, że władcy Rosji nie zamierzają dotrzymać swoich zobowiązań i coraz bardziej ograniczają odrębność królestwa. Doprowadziło to najpierw do wybuchu powstania listopadowego, po którym zlikwidowano Sejm i wojsko Królestwa Polskiego i zniesiono jego konstytucję, a następnie do powstania styczniowego, po którym zlikwidowano autonomię administracyjną. Formalnie jednak Królestwo Polskie istniało do 1917 roku. Jego powołanie oznaczało, że przestaje obowiązywać konwencja petersburska ze stycznia 1797 roku, w której państwa zaborcze zobowiązywały się do unicestwienia wszystkiego, co przywodzi na pamięć istnienie Królestwa Polskiego. Nikt jednak nie uważa z dzisiejszej perspektywy, że było to rzeczywiście niepodległe państwo.